Cześć, siemanko, z tej strony Squido, a to jest 73. dzień epickiej przygody dziennika z Minecraft. Nie stać mnie na oryginalnego Minecrafta. Sorry, powiedziałem sobie, że dosyć wydawania kasy na tą grę i dlatego teraz mam Steve'a, bo nim nie zapłaciłem. Ale jak oglądniecie ten odcinek, to zrobię. Będzie hajs. Dobra, w każdym razie dzisiaj zajmiemy się tworzeniem całej reszty tej oto struktury, bo wieża jest powiedzmy w połowie ukończona, ok? W połowie wysokości, bo dach to osobna ścieżka, więc to takie moje rusztowanko, ok? Więc potrzebujemy... głupi cień. Potrzebujemy właśnie tego garnąć, myślę, że... Jak się kończy wieża, to mamy dwa wyjścia. Jedno to tutaj na boki zrobić. Myślę, że to jest lepsze, a drugie to tak na skos. I nie wiem, może tak zrobię, ok? Bo tutaj w sumie to by działało. I tylko ile? Bo to będą te nawy wszystkie, ok? Znaczy w sumie to by były nawy boczne, dobra. Jak tam zwał, to zwał, to będą te różne pobocza, okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O cholera jasna. Przecież przed chwilą szedłem spać, to jeszcze mist. Ten czas tak szybko mija. Dobra, poszedł sobie. 9 tu mamy. Dobra, to zróbmy tak po 9, bo to też jest 9, będzie 27. Okej. No i co? No i po prostu tak to pojedziemy sobie, okej? Okej, będzie jak to sobie pojedziemy. Ale tutaj jakieś ogrody zrobię, coś w takim stylu właśnie. Głupie pająki. Na Minecraftie to i stworzenia są takie głupie, bo one powinny uciekać jak mają mało zdrowia. To by było lepsze. Nie z jakimś tam efektem, tylko powinny same uciekać, żeby się ratować, jak mają mało zdrowia, okej? Okay? Tak to powinno być, żeby się same chciały ratować, jak mają mało zdrowia. Poza creeperami oczywiście. Cała reszta mogłaby. Wtedy by wszyscy uciekali po trafieniu z mojego łuku i byłoby całkiem spoko. Nie chcę, żeby dzisiaj był znowu taki cichy odcinek, chociaż no nie dam rady tak za dużo też mówić, okej? Znowu to samo. To mój konie. Gdzie jest drugi mój konie? Chwila, sprawdzę, gdzie one są. Tu jest jeden. Chyba, że tam sobie poszedł. Nara. Nie widzę mojego drugiego... O, jest drugi konik, dobra. Imiona dla koników później, na razie jestem tak pochłonięty pracą, chociaż już nawet w sumie mam. Ty, kolego. Ja pierniczę, zmisowałem. Dobra. Co z niego ciekawego wypadło? I missed. Dobra.
Wow, tego nie zmisuję. Chodź na łapkę. O, ups, ups, ups. Dobra. I tak do Kitty trzeba będzie stworzyć porządek, bo to trochę dziwnie tutaj wygląda. I tak. Taka jakaś dziura, kurde, w tym wszystkim. Może tutaj byśmy coś właśnie zrobili. Tu. Mam pewne plany. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zaplanowałem na razie ten ogromny obszar. Mamy jeszcze tutaj całe to do zaplanowania, okej. A trochę jest jednak. Miałem chyba coś zabrać? Nie no, mam surowce. Squidon, nie nagrywaj, zrób sobie przerwę, dopóty nie wyzdrowiejesz. Smutne, ale... nie jest smutne. Smutne to jest to, że ja bym nagrywał, okej? Ponieważ, dlaczego on nagrywał? Dlatego, że jak masz dziennik, okej? Okay? Taki zwykły papierowy dziennik, pamiętnik, okej? Okay? To piszesz go nawet jak jesteś chory, więc ja nagrywam nawet jak jestem chory, bo to jest, no, dziennik, okej? Okay? Dobra, weźmy sobie, teraz policzmy te wszystkie te, tak żeby było 27, okej? Okay? 3, 4, 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Może bym to zrobił troszkę takie mniejsze? Dobra, zbijamy wszystko od nowa. Bo tak to wyjdzie mi takie coś dziwna figura, że to nie powinno dobrze wyglądać, więc nie. A mi się to kończy. Zbyt dziwna figura. W takim razie tu mamy 9, 3, 4. Zrobił 3, to by było może ok. Tak, takie 3. 3 i 4. Ciekawe, czy było to ok, czy też nie. Jeszcze 11 ma. Oj, to tego nie zbije. Smutne. Weźmy się tutaj, rozłożmy. I okej. Tak więc zlecimy od nowa z tym układaniem wszystkiego. Albo jeszcze mniejsze. A co mi tam? Zrobimy to takie. Jak będzie mniejsze, to mogę zrobić dłuższe właśnie. Jak zrobię dłuższe, to będzie to lepiej wyglądać. Po prostu. Okej, okay, na przykład zrobimy na 21, okej? Okay? W takim razie. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, 21. Dobra. I teraz trzeba zrobić jakoś z tym porządek. Bo tu chcę, aby był jakiś ołtarz czy coś w tym stylu, dlatego też... takie coś zrobimy sobie, ok? Myślę, że w taki sposób może nawet trochę mniej by tego wystarczyło. I tu byśmy mieli nawę główną w tym miejscu. A tutaj jakieś takie nawy boczne. No i czy to by działało?
Tutaj mam 4 bloki. Tutaj mam tylko 3, więc taki oto sposób. Dobra, teraz lepiej. Teraz mi to pasuje dosyć dobrze. Nawa główna, nawy boczne. To teraz je oddzielimy w jakieś tam filary potrzebne są, tak? Żeby je oddzielić, myślę na tutaj je oddzielić, tak? Dobra. To potrzebujemy zrobić, żeby oddzielić te nawy. Powiedzmy, że jeszcze musimy wyznaczyć, gdzie się będzie prezbiterium zaczynało. Ale to jest taki dosyć kruchy temat, więc nie wiem, bo to będę robił później. A na razie tak mniej więcej, powiedzmy, że raz, dwa, trzy, cztery, co trzy będę rozstawiał filary. Dobra, bo mamy taką zasadę, że trzy, nie? Więc albo trzy wolnego. Zobaczymy. No to muszę być w tym miejscu. Więc trzy wolnego, trzy wolnego, trzy wolnego. Trzy wolnego. I tyle. Tyle filarów raczej, bo tam już później będzie dalej prezbiterium. Trzy wolnego, trzy wolnego, trzy wolnego, trzy wolnego. Mamy te filary, ok, już za sobą, więc to jest taki kształt tego miejsca. No i to tyle w sumie chciałem w tym odcinku zrobić, tyle sobie zaplanowałem. Wiem, że jakoś nie za bardzo ambitnie, ale ale tak wyszło. To jest jakaś mała kaplica, a nie kościół. Squido, kościoły są ogromne. Okej. Ale dobra. Powiedzmy, że byłem ograniczony tym terenem, więc dalej to się po prostu nie dało. Zjedzę może jakieś zdrowe jedzenie. A, przeskoczył 3. Wow, dad! Ale epicki skok na 4 kratki? Nie, no, nie na 4. Wow, tutaj tu w ogóle postawiłem krzywo. Oh, Squido, why? To miało być tutaj te. Okej. Jeden wyższy. Okej. Co Squido postawił? Squido źle postawił. Dobra. Ach, no to tyle. Te kolumny skończone. ale tak, nie wiadomo, gdzie będzie jeszcze sklepienie, więc chciałbym, żeby to była też wielokrotność trójki, bo już tutaj otrzymam. No jest wielokrotność trójki. Jakoś tak wyżej, no nie wiem, czy by był sens. Bo i tak mały to jest kościół, więc no myślę, że tyle wystarczy. I mamy całkiem już nice kształt i nice wszystko. Wystarczy teraz to obudować. Co to dwa? Do dwóch. Okej. Do dwóch razy sztuka. Squido normalnie ogarnął wszystko. O wszystkim pomyślał. Chyba. O wszystkim. Później będziemy jakieś tam zrobić inne rzeczy. Na razie to tylko podstawy, kształty i tak dalej. Ja sobie zostawiam wzornictwo, dekoracje i tak dalej na sam koniec, bo ja lubię wszystko na samym końcu zmieniać. Tak naprawdę setki razy, 1000 razy gotową rzecz już później ulepszać, zmieniać i tak dalej, bo tak jest po prostu lepiej niż tworzyć wszystko od nowa, dlatego że jak tworzysz wszystko od nowa, to trzeba zrobić wszystko, ok? I to zajmuje dużo czasu. A później jak już skończysz, no to wiadomo, że skończyłeś, a możesz jeszcze później to ulepszyć dalej.
Ale już nie masz takiej presji, że musisz to zrobić, bo już masz to gotowe. Dlatego to jest tak lepiej. Dobra, wysoko jeszcze. Później będziemy robić dach i w ogóle to będzie, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale okej. Bo są różne, okej. Nie wiem nawet, czy z kamienia zrobić ten dach, czy może czegoś innego. Jakieś drewno może. Dobra, odpuścimy sobie to na dziś, bo jeszcze trzeba oświetlenie, tak w ogóle tutaj wszędzie dać oświetlenie. Jestem totalny nob i pomyślałem o tym, żeby tutaj wszystko oświetlić. Mam tylko oświetlone samo wejście. Czy mogę to wszystko tutaj oświetlić? Zginął. Słyszałem. Okej. Ale jest tak, kuń. Kuń. Co on tu robi? Naprawdę trzeba coś z nimi zrobić. Ale nie wiem co. Ja nie wiem, jestem zbyt pochłonięty budową tego wielkiego kościoła i w ogóle. A później zrobimy sobie jeszcze cmentarz. A co? Dobra, potrzebny mi jest trochę. Już nie. Chociaż może to by wystarczyło, ale jestem zawsze przezorny i ubezpieczony. Dlatego też na takie wypadki warto. Nie wystarczyłoby. Te Timber Moda bym sobie zainstalował. Co by nie musieć tyle klikać. Ale dobra, brzuski to są dobre, bo SKKF je lubi, także ja też je polubię. Nie. Nie potrzebuję tego aż tak dużo, ale wydobędę, bo co, bo ja jestem tu i mogę. Nara. Takie te creepery są słabe, naprawdę. Ile tego jeszcze będzie? Właściwie to by mi już tego nie wystarczyło. Ej, tego jest jeszcze masa. Nie taka masa, taka inna masa. Od groma tego jest. Dobra, przecież już to się skończyło. Ostatnie drzewko. Nie było wcale tak źle. Dobra. Połowa kilofu zżyta. Później przydodaję jeszcze posadzonki. Ale na razie. Na razie lecimy sobie na górę. I wykorzystamy tą brzozę do skończenia epickiego wejścia tutaj w tym miejscu. Ta brzoza i brzoza. Po to wszystko rosło. Idealnie. Dobra, perfekto. Jedyne co musimy jeszcze zrobić, to zakończyć odcinek. Dlatego dzięki za oglądanie. Ja muszę kupić Minecraft Premium, bo coś na piracie chyba jadę. No niestety. Więc na razie, do zobaczonka, trzymajcie się. No i cześć, papa. Widzimy się w kolejnych odcineczkach i mile widziane te wszystkie łapki w górę. Inny mikrojazz. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.